Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku zdrabkowym i dzisiaj przychodzę do Was z taką bitwą zdrabkową między zdrabką Olkasz za 5 a za 3 euro. Są to takie zdrabki, które najczęściej u mnie na kanale można chyba zobaczyć, więc dzisiaj zrobimy sobie bitwę, zobaczymy, która z tych zdrabek wypadnie lepiej, no i mam nadzieję oczywiście, że wpadną jakieś wygrane, a najlepiej te wysokie. A na rozgrzewkę zrobimy sobie tego lotka za 2 euro, tak więc kochani, jeśli jesteście ciekawi, jaki dzisiaj będzie wynik, zapraszam Was do oglądania, trzymajcie mocno kciuki. No i zaczynamy. No i zaczniemy sobie od naszego lotka. Zrobimy sobie najpierw nasze liczby. 9, 28, 36, 47, 12 oraz 42. No i tutaj musimy, to jest podobne, zasady są podobne jak w dużym lotku polskim. Więc musimy znaleźć co najmniej dwie liczby plus bonus albo trzy bez bonusa. Dwie liczby plus bonus to jest zwrot. Więc 9 już mamy, czyli jest już pierwsza. 29 nie ma. 36 mamy, czyli są już dwie. 31 nie ma. Szóstki nie ma. I 20 nie ma, więc sprawdźmy sobie, czy będzie jakiś bonus. Bonus musi pasować do jednej z tych właśnie naszych liczb. 7, no niestety nie ma, bo mamy tylko dwie liczby, tylko 9 i 36. No a za dwie liczby no nie ma zwrotu, musi być jeszcze ten bonus dodatkowo, także pierwsza zdrabeczka jest niestety przegrana i przechodzimy sobie już do naszej bitwy zdrabkowej. I zobaczymy, jak się te zdrapeczki dzisiaj spiszą. W grze numer 1 szukamy 3 razy tej samej kwoty. Więc mamy 3, 30 tysięcy, 230, 30 tysięcy, 30, 200 i będzie 1000. Tak więc pierwsza gra jest pusta. Tutaj mamy 12. I 18. Takich liczb szukamy. Mamy 8, 14, 19 i 4. A tutaj szukamy takiej sakiewki z pieniędzmi. No niestety ta zdrapeczka jest przegrana. Przechodzimy sobie do kolejnej. Tutaj zasady są podobne jak w tej pierwszej. W grze numer 1 szukamy 3 razy tej samej kwoty. No ale niestety nic się nie udało znaleźć 3 razy. Tutaj w grze numer 2 szukamy 3 takich samych symboli. I wygrywamy zgodnie z legendą. Mamy 2 razy skrzynię. Skrzynia by była za 1000. Banknoty, safe, sztabkę, monety. Monety po raz drugi. Portfel, sztabkę, portfel po raz drugi. Safe po raz drugi i banknoty po raz drugi. I przechodzimy sobie do ostatniej gry. Tu mamy wygrywające liczby. 18, znowu jak w pierwszej zdrabce. Tutaj za trójkę i 11. Także szukamy. 19, zaczynamy obokiem. 16, 4 i 7. Pierwszy rządek przegrany. Znowu oboczek. Same takie niskie liczby, no niestety. A tutaj również się nie udało. Bierzemy sobie kolejną zdrabkę za trójkę. No i szukamy. Szukamy, może coś znajdziemy. Pierwsza gra jest niestety pusta. Tutaj mamy 2 i 8. Czyli niestety również pusto. Tutaj szukamy tej sakiewki.
której już bardzo dawno nie widziałam w tej zdrabce. No niestety. Bierzemy sobie zdrapeczkę za piątkę. No i sprawdzamy. No niestety wszystko jest po dwa razy. Gra numer dwa. Mamy dwa razy save. Save byłby za 50 euro. Mamy trzy razy monety, a monety są za zadyszkę. No super, bardzo fajnie. Także dyszka już jest. I przechodzimy sobie do kolejnej gry. Może jeszcze się coś sumuje. Mamy 1 i 18. Znowu ta 18. Także zobaczymy. Pierwszy rządek jest pusty. No i kończymy obokiem. Także na tej zdrabce jest dyszka. 10 euro wygranej. No i kochani, ostatnia runda. Orkarz za trójkę. A na razie wygrywa ten za piątkę. Zobaczymy, czy coś się tutaj jeszcze zmieni. Szesnaście i trzynaście. No tutaj pusto. Ostatnia gra. No, także już wiemy, kto dzisiaj wygrał. Na pewno wygrała to zdrabka Olka za 5 euro. A jeszcze zobaczymy, czy coś się tutaj, ta wygrana powiększy, czy coś się tutaj sumuje. Bo na razie mamy dyszkę zwrotu. Także gra pierwsza jest pusta. Gra numer dwa również jest pusta i przechodzimy sobie do ostatniej gry. No, czuję, że ta zdrabka już niestety będzie przegrana. 19, 11. Pierwszy rządek pusty. No niestety. Także zwycięzcę mamy, wygrywa zdrabka za 5 euro, Olkarz. W sumie spodziewałam się takiego wyniku, ponieważ jest ona, wydaje mi się, że ta zdrabka jest jednak trochę lepsza od tej za trójkę, a jakoś te dwie zdrabki lubię zdrapywać, także często je można zobaczyć u mnie na kanale. No i chciałam się przekonać, jaki będzie rezultat. No i tak jak myślałam, wygrała właśnie zdrabka za 5 euro. No i wygraliśmy dyszkę. No, a że wkład w odcinek to było 26 euro, więc jesteśmy w dalszym ciągu na minusie. Także kochani, mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś fajny komentarz.
Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, również zachęcam Was do subskrybowania kanału. A na dzisiaj z Wami się już żegnam. Życzę Wam miłego wieczoru oraz wysokich wygranych w Waszych zdrabkach. Trzymajcie się ciepło, no i do następnego. Pa, pa!